To jest takie moje zwierzę duchowe, spirit animal, jak się to teraz mówi, czyli cały czas dużo śpią, dużo broją, jedzą śmieciowe jedzenie i worki pod oczami, co nie, szopy? No są tu bardzo inteligentne zwierzaki, zresztą nie sposób ich nie lubić, jak ktoś je już pozna. No, one świetnie się dogadują z ludźmi, mają sobie troszeczkę psa, troszeczkę kota, no broją, strasznie broją, więc na pewno nie jest to zwierzątko domowe, ale jako takie zwierzę przyjaciel, jeżeli ma się do tego warunki, takie jakie im tutaj stwarzamy, to jak najbardziej są to cudowne zwierzęta. W roku 2016 trafiły do mnie dwa szopy, ta tutaj właśnie oto siwa, która teraz na mnie sobie siedzi, wraz z siostrą, której już niestety nie ma. No jak je poznałem, no to już zaszopowało mnie totalnie. No i w zeszłym roku po zmianie prawa, które jakby nakazuje te szopy, krótko mówiąc, uśmiercać albo przekazywać do azylu, postanowiłem stworzyć taki właśnie azyl, bo w ogóle ich w Polsce jeszcze nie było. Także na ten moment jest ich tutaj 66 i wiele innych zwierząt. Te zwierzęta trafiają tutaj na zawsze. Prawo określa konkretnie, jakie rodzaje zwierząt tutaj trafiają. Głównie skupiamy się na gatunkach inwazyjnych, na gatunkach chronionych, które nie mogą wrócić na wolność. Tym też się różnimy od ośrodka rehabilitacji, którego celem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt, a my przyjmujemy te zwierzęta, które nie mogą już wrócić na wolność. Są szopy, są mundżaki, norki amerykańskie, a właściwie wizony, poprawnie mówiąc. Mamy fretkę, tchórza, skunksy, węże, wiele papug, kury, alpaki, owce. No długo by wymieniać i na pewno kogoś zapomnę. Cały czas się rozbudowujemy, no bo zapotrzebowanie jest ogromne, jak widać po ilości zwierząt. Budujemy kolejne woliery, żeby móc przyjmować kolejne szopy. No nadchodzi wiosna, więc spodziewamy się znowu młodych, osieroconych szopów. No i przede wszystkim potrzebujemy funduszy na rozbudowę tego azylu, na budowę kolejnych wolier, na powiększenie działki. Także prowadzimy w tym celu zbiórki na portalu ratujemyzwierzaki.pl, no oraz bezpośrednie wpłaty na konto darowizny, także przyjmujemy.